Szymon zrobił recenzję Duny. Bez spoilerów. Bez spoilerów będzie. Wiecie, ta książka, która ma 70 lat, ona jest bez spoilerów. Książka, która swoją drogą dowiedziałem się ostatnio, że tak jak zawsze myślałem, że ona jest inspirowana tylko i wyłącznie jakby wpływami islamskimi, to apparently jest też inspirowana też rdzennymi Amerykanami, ponieważ najwyraźniej Herbert miał jakiegoś przyjaciela, który był rdzennym Amerykaninem i jakby te wpływy są też bardzo widoczne z tej strony. Natomiast dla osób, które jakby o Dunie nie wiedzą za dużo, nie czytały książek, nie widziały żadnego z dwóch filmów ani miniserialu, no to wersja TLDR jest taka, że jakby to jest w dużym stopniu polityczna książka, której jednym dużym aspektem jest konflikt o ropę z rdzennymi mieszkańcami jakiegoś regionu, którzy są beneficjentami tej ropy, nie? I jakby... jakby ja Dunę czytałem za młodu i w sumie zamierzam ją niedługo przeczytać jeszcze raz, bo jestem ciekaw, o ile mój odbiór tej książki się zmieni teraz. Natomiast film obejrzałem, film był fenomenalny, naprawdę. Wiele rzeczy, które pamiętałem z książki, wyglądało tak, że milejki! No i naprawdę dużo w ogóle oglądałem też analizę efektów specjalnych, w związku z czym uważam, że pod względem efektów specjalnych film wygląda świetnie, szczególnie, że używali sunscreenów, to znaczy, ponieważ zdecydowali się na kręcenie wszystkich scen w pojazdach, na przykład z szybami, w sensie bez usuwania szyb, jak to często się robi, że samochody nie mają szyb i wtedy jak się kręci, to nie ma odbicia. Ponieważ zdecydowali się na kręcenie pojazdów właśnie przez szyby, żeby też dostać ten efekt rzeczy raz odbijających się w szybie, a dwa filtra od szyby, to używali nie green screenów właśnie, tylko takich ekranów w kolorze piasku, żeby wszystko, co się odbija, całe światło, które się odbija w momencie kręcenia, też było w kolorze piasku i w rezultacie jakby nie zakłamywało tego poczucia, że jesteśmy na pustyni, nie? Natomiast spojrzymy na Szymona, ponieważ Szymon zadaje bardzo trudne pytanie, które jest wyciągnięte absolutnie z dupy pod tytułem: czy Duna jest poprawna politycznie? Spodziewałybyście się czegoś takiego? Ja bym się nie spodziewał. Czasem pytacie, co polecam, czy polecam jakieś filmy, albo książki, albo coś takiego, i dzisiaj polecam Dunę. To jest absolutnie film piękny wizualnie, piękny dźwiękowo, zrealizowany z ogromnym rozmachem i dbałością o szczególiki, a zarazem spokojny, nie śpieszący się donikąd i opowiada, no chciałbym powiedzieć, ciekawą i ambitną historię, ale bardziej precyzyjnie byłoby wstęp do ciekawej i ambitnej historii, no bo to jest dopiero pierwsza część i gorąco ten film polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie był i ktoś lubi tego typu klimaty, zgadzamy się. To gorąco zgadzamy polecam się z tym gościem. Aczkolwiek dziś nie będziemy rozmawiać konkretnie o filmie, a zgadzam o się z nim. Bardzo ciekawym zjawisku społecznym, które wokół tego filmu się dzieje. Ponieważ za każdym razem, kiedy wychodzi jakiś duży blockbuster do kin, to pojawiają się, w niektórych środowiskach pojawiają się pytania. Niektórzy ludzie pytają, czy ten film będzie na przykład dostatecznie poprawny politycznie. To zwykle różne... Literally nobody. Like, nobody. Tego rodzaju instytucje medialne bardzo często o to pytają. A inne osoby, czyli widownia, zwykle pyta, czy ten film nie będzie na siłę poprawny politycznie. Nobody. Literally nobody. Bo mamy być może już tego wszystkiego dość. I w tym konkretnym wypadku reżyser i wytwórnia wybrnęli z tego w niezwykle ciekawy sposób. Ale po kolei. Zacznijmy od takiej bardzo nośnej dzisiaj kwestii, jaką jest różnorodność ludzi na ekranie. I oczywiście, tak jak wspominaliśmy kiedyś już w odcinku o podmienianiu koloru skóry aktorów, jeżeli obrazujemy jakieś społeczeństwo, jeżeli tworzymy film, to zupełnie naturalnym i domyślnym... Polska jest perpetualnie w roku 2016 uwięziona, naprawdę. ...zabiegiem jest oddanie
w filmie, w społeczeństwie, które jest w filmie, oddanie widowni, która go będzie oglądać. Jeżeli ta widownia jest różnorodna etnicznie, na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, to zupełnie normalnym, naturalnym... Oficjalnie po prostu znaleźliśmy horyzont zdarzeń od śmierci Papaja i jakby po prostu my grawitacyjnie nie jesteśmy w stanie wyjść poza ten punkt, w związku z czym orbitujemy cały czas na roku 2016, podczas gdy reszta świata dzieje się w innej rzeczywistości poza nami. I zrozumiałym jest chęć oddania tego w jakiś sposób w filmie, o ile nie jest to w jakiś sposób sprzeczne z realiami. Bo jeżeli chcemy dbać o realia na przykład historyczne, no to w zupełnie zrozumiały sposób nakłada to pewne ograniczenia. Aczkolwiek nie zawsze to wszystko było takie oczywiste. Jeśli spojrzymy na stare filmy, na przykład taki znany film jak Gwiezdne Wojny z roku 1977, te pierwsze Nowa Nadzieja, w tym momencie się ten film nazywa, to zwrócimy uwagę, że w tym filmie z 1977 roku każda postać, włączając to każdego statystę w tle, jest biała. A film ten był kręcony przecież, gdy w USA niecałe 80% populacji było biała, a wśród ludzi młodych, którzy chodzą do kina, ten odsetek był jeszcze trochę mniejszy. No i to tego typu zjawiska mogą rodzić pytania, skoro to jest świat wymyślony, to jest jakaś fikcyjny kosmos gdzieś tam, to właściwie dlaczego nie odzwierciedla to przekroju społeczeństwa, do którego ten film jest skierowany? No oczywiście w przypadku lat 70. w USA odpowiedzią są realia lat 70. w USA i mam nadzieję, że wszyscy wiedzieli mniej więcej jak to wtedy wyglądało. Natomiast rozumiejąc, że w przeszłości, zwłaszcza w kinie amerykańskim, były, że tak powiem, silne nacechowanie w jedną stronę tego, czasem ucieka się dzisiaj od tego, dostając coś takiego, jak mamy na przykład w Wiedźminie, tak? Gdzie mamy realia właśnie też również fantastykę, no ale mamy wieś na dalekiej północy, gdzie ludzie z dziada pradziada od setek lat podobno siedzą w tym samym miejscu, nie ruszali się stamtąd, no i mamy tu... Szymon, pomijając kurwa wszystko inne, ty absolutny kurwa żarcie z człowieka. W uniwersum Wiedźmina ludzie wypadli kurwa z wielkiego portalu między światami podczas koniunkcji sfer i przejebali się z jednego świata do drugiego. Ich mobilność zaistniała chociażby w tym punkcie, jeżeli już naprawdę jesteś tak ograniczony, że musisz się kurwa trzymać loru. Tutaj tym tłum wieśniaków, w którym mamy ludzi białych, czarnych, Hindusów, Azjatów i generalnie w każdym możliwym wariancie, co może rodzić pewne pytania, no bo tego typu społeczności nie powstają przecież oddolnie, naturalnie, więc nie wiem, czy to jest jakaś wioska postkolonialna, czy coś takiego, czy raczej jest to po prostu sztucznie wymuszony zabieg. Ej, ale autentycznie, kurwa, jakby jeżeli nie umiesz tego wytłumaczyć koniunkcją sfer tak najprościej. Natomiast w Dune, oczywiście, jak najbardziej mamy szeroką gamę, że tak się wyrażę, odcieni ludzi na ekranie, natomiast jest to zrobione w sposób zupełnie naturalny i uzasadniony, ponieważ mamy różne populacje, różnych ludzi wchodzące ze sobą interakcje i żadne tego typu pytania się do ludzi nie cisną, ponieważ... Chuja wiesz, chuja znasz. Dune jest kurwa 20 tysięcy lat później, tak? Czy 10 tysięcy lat później? I zgodnie ze wszelkimi trendami, jakie istnieją w populacji, zważywszy właśnie na te przemieszania, to kurwa prawie nie powinno tam być białych postaci, dlatego że w momencie, w którym populacje zaczęły się swobodnie mieszać, to większość powinna dążyć do tego, żeby kurwa być brązowa. I co? Ponieważ jest to w sposób niewymuszony. Ale, to jeszcze nie odpowiada na ważniejsze pytanie. Czy w filmie są silne postacie kobiece? Jeszcze jak. Ale, czy to są postacie silne kobiece, tak jak na przykład w Avengersach mieliśmy, gdzie mamy specjalną, szczególną scenę, w której wszystkie silne... Zajebista była ta scena, ale to super, że ten kurwa... aspirujący incel? Ja nie wiem, zawracamy do Gamergate. Znaczy, ja rozumiem, że on jest fanem Sargona Zakadu, więc da, ale... to jest problem? To jest dzisiejszy problem? To, że kobiety były na jednym ekranie? Bo dla mnie na przykład dużo większym problemem jest to, że w tej scenie jest Shuri, która jest antyszczepionkową szurką. Paradoksalnie i niestety będzie nową Czarną Panterą. To jest dla mnie dużo większy problem.
silne postacie kobiece. A, no i specjalistka od kurwa jajek do waginalnych, no. Razem stanąć w kółeczku i pomachać do kamery, krzycząc, patrzcie, jesteśmy silnymi kobietami? Ani odrobinę. Mamy to dokładnie tak, jak Herbert to opisał w latach 60. Czego najlepszym przykładem jest chyba oczywiście postać Lady Jessica, grana notabene doskonale przez Rebecca Ferguson, która jest osobą kompetentną, asertywną, władczą i po prostu silną osobą, która nie musi nikomu o tym mówić. Znaczy Rebecca Ferguson czy Jessica, ponieważ nie umiesz w składnie. Nie muszą męskie postacie wypadać przy niej słabo. Jest to osoba, która po prostu taka jest i emanuje z niej taki właśnie wizerunek. Ale jednocześnie jest to osoba nadal wrażliwa, nadal osoba opiekuńcza, jest to osoba kobieca. To znaczy, na przykład, kiedy jej dziecko jest w niebezpieczeństwie i ona nic nie może z tym zrobić, to przeżywa to, tak jak bardzo wiele kobiet, domyślam, by się to przeżyło. To znaczy, przeżywa to nieprawdopodobnie emocjonalnie, jest na granicy, że tak powiem, utraty, że tak powiem, kontroli nad własnymi emocjami. Natomiast gdy jej dziecko jest w niebezpieczeństwie i ona może coś z tym zrobić, to nie waha się zabić w jego obronie. I siła bijąca z tej osoby nie jest zobrazowana tym, że ona mogłaby cię zatłuc pięściami kogoś na śmierć czy coś takiego, ale tym, że jednym słowem może zmusić cię do zrobienia tego, czego chce. Co inne kobiety przecież potrafią. I takich rzeczy nie trzeba wymuszać na scenariuszu, na opowieści itd., tylko w takich sytuacjach bardzo często widać różnicę. Czy właśnie ktoś opowiada historię, opowiada opowieść, czy raczej montuje ją fabrycznie i ma listę elementów, które koniecznie muszą się w niej znaleźć i które koniecznie trzeba tam dodać. Aczkolwiek najciekawsze w tym wszystkim jest nawet nie tyle samo to, co w tym filmie jest, ale to, jak ten film był reklamowany. A mianowicie, przykładowo wspomniana Rebecca Ferguson, w licznych, przynajmniej dwa wywiady znalazłem, w których opowiada, jakie wielką, jaką wdzięczność... Szymon, kurwa, znalazłeś wywiad, który widziało 12 tysięcy osób z 2019 roku, który ma kurwa 230 lajków. Boże, jakim żałosnym trzeba być człowiekiem, żeby kurwa łowić takie rzeczy. Ja się nie dziwię, że ty komentujesz co chwila moje przytyki do ciebie, bo ty kurwa po prostu nie potrafisz spojrzeć na nic większego i ty musisz kurwa dłubać po tym mule i szukać dla siebie jakichś wartościowych rzeczy, inaczej nie da rady, no. Brawa dla reżysera są za to, że reżyser dodał do Dune'y elementy kobiecego wyzwolenia, elementy silnych postaci kobiecych, których nie było w książce, bo książka była pisana dawno temu przez starych białych ludzi i ona jest już nieaktualna. Taki przekaz płynął z tych wywiadów, co jest kompletnie właśnie niepoprawne, ponieważ jest to właśnie zobrazowanie tego bardzo ewidentnego motywu silnych kobiecych postaci, który był w tej książce w latach 60. Kolejno mamy postać graną przez Zendaję, która była bardzo silnie promowana w akcji promocyjnej filmu, była masa plakatów z nią, na trailerach była głównie ona tak naprawdę, pokazywały się nawet, ktoś tam nawet sugerował, że być może... Proszę, ja się nie mogę doczekać, aż Szymon powie, że to jest silna postać kobieca, bo kurwa zesram się ze śmiechu. Zendaya w tym filmie głównie się śniła, a jak się nie śniła, to miała, nie wiem, 3 linijki tekstu, więc potęga. To ona w tej wersji będzie główną postacią, ponieważ trzeba właśnie dbać o tego typu rzeczy. Tymczasem w samym filmie, mam nadzieję, że to nie będzie spoiler, tej postaci praktycznie nie ma. To znaczy, że gdzieś tam, można powiedzieć, właśnie w tle. Kolejno mamy zmianę płci pewnej postaci w filmie, a mianowicie zasadniczo trzecioplanowej postaci Lieta Kainz, który w tej wersji jest kobietą, bo nie dość, że zmieniono mu płeć, to jeszcze zmieniono mu kolor skóry, aczkolwiek w żaden sposób to nie narusza ani realiów, ani tego, czym ta osoba jest, kim się ona... Tylko w świecie elfów są realia. Tylko w świecie elfów są realia. Jakby wioska w Wiedźminie z magicznymi portalami, smokami, kurwa strzygami, innymi rzeczami. Monoetniczna. Bo inaczej nierealistyczne. Ale tutaj... Czym się ona zajmuje i tak dalej. Nie zauważył. Też zauważyłem, że ma uśmiechnięte segregatory. Jaki był oryginał książkowy i po prostu w niczym to nie przeszkadza. Natomiast z tej zmiany zrobiono ponownie istotny element marketingu. Ponieważ scenarzysta nawet wypowiadał się na ten temat, że no właśnie, że powieść Herberta jest przestarzała, że ma jakieś tam naleciałości bycia pisanym przez faceta i że nie jest współczesna i że trzeba zmieniać tutaj rzeczy. W efekcie czego dostaliśmy silne zachwyty dokładnie na tego typu rzeczami, że... Ej, ale postać Kainz była bardzo fajna. W sensie, była bardzo dobrze zagrana. Ja nie wiem, o chuj chodzi tutaj. Twórcy Dune zmienią powieść, żeby była współczesna, żeby nie była patriarchalna, tradycyjna, jakaś tam opresyjna, jeszcze jakaś tam jeszcze, tylko żeby była poprawnie polityczna. Sęk jednak w tym, że tak po prostu nie jest. Okazało się, że akcja promocyjna, przynajmniej w kilku punktach, okłamała instytucje medialne. Być może tak, aby pracujący w nich aktywiści po prostu... Nikt, kurwa, książek nie przeczytał, nikt nie wiedział, patrzyli tylko na plakat i mówili: czarna osoba,
jak dobrze teraz będziemy o tym pisać. Jakby nie było tej czarnej osoby, to byśmy nie pisali. Tacy jesteśmy. Co, to jest książki? Czy przeczytam tą książkę z moim stojowym latte? Jak nie, to nie czytam. Co, książka napisana przez faceta, to nie będę jej czytać nigdy. Obrzydliwe, faceci obrzydliwi są. Tak właśnie jest. Myśleli, że twórcy nawciskali do filmu masę poprawności politycznej i przez to popchnęli dalej im promocję, co w niektórych przypadkach, tak jak pokazywaliśmy, poskutkowało. Nikt nie atakował tego filmu przed premierą, wręcz przeciwnie, wszystkie te środowiska się nim zachwycały. Po czym się jednak właśnie okazało, że do filmu nie nawciska do tego typu rzeczy. Widzowie okazali się uradowani, ponieważ film ma bardzo dobre recenzje i to zarówno od, przede wszystkim od widzów, jak również od recenzentów. A już po premierze zaczęły się przykłady narzekania, że tak naprawdę gender politics w Dune nie jest za bardzo poprawne politycznie, bo postać Jessica troszczy się o swoje dziecko na przykład, co jak wiadomo współczesnej kobiecie nie wypada. A właśnie Achani, czyli postać grana przez Zendaya. Czy ja teraz muszę znaleźć ten artykuł, żeby zobaczyć, kurwa, co The Swaddle Gender Politics of Dune. Szymon, czemu ty znajdujesz jakieś, kurwa, gówno serwisy z dupy, żeby się tego... Co my mamy w tym artykule? Szymon. Czemu ty mi każesz takie rzeczy czytać, no? A, czyli artykuł narzeka na to, że jakby w oryginale była lepsza charakteryzacja Lady Jessica. To jest ta rzecz, na którą narzekają. Widzicie? This particular aspect falls short of the book in which Lady Jessica has a much harder inner life, much richer inner life and is motivated by things beyond her role as mother to an important son. She is Paul's anchor, but also so much more. She trains him, grounds him, studies him, and is wary of him all in equal measure. Wow. Wow, czyli... the film, however, pairs her character down to one who is only concerned with her son's safety. Dezurbanizator, nie wiem, o jakich środowiskach mówisz, więc nie potrafię powiedzieć. Czyli ten artykuł, który Szymon wyciągnął z dupy, którego oczywiście nikt nie przeczyta poza Szymonem, bo wiecie, po co? Nie mówi o tym, że o nie, zła, tylko mówi o tym, że książka zrobiła to lepiej. Przypomnijmy, co Szymuś mówi na ten temat, bo Szurmonek ma, kurwa, dużo do powiedzenia jak zawsze. I to zarówno przede wszystkim od widzów, jak również od recenzentów. A już po premierze zaczęły się przykłady narzekania, że tak naprawdę gender politics w Dune nie jest za bardzo poprawne politycznie, bo postać Jessica troszczy się o swoje dziecko na przykład, co jak wiadomo współczesnej kobiecie nie wypada. A właśnie... Tak? To dziwne, bo the film, however, pairs her character down to one who is only concerned... Czyli ogranicza jej rolę. Rolę, która oryginalnie była lepiej napisana. Szymciu, ty się, kurwa, może nie baw w języki, bo ty ich nie rozumiesz ewidentnie. Jakby... Może... Nie? Kiepsko? Chani, czyli postać grana przez Zendaya, to właściwie tej nie ma, tej postaci w filmie i co to ma być, bo przecież wszędzie była. I dalsze narzekania, że główną postacią jest biały facet i tak dalej, i tak dalej. There's Chani. Her condition is this central struggle in Arrakis.
Once again, despite the ample generational differences between the film and the novel, the latter seems far ahead of its time compared to its screen adaptation. Chani, która mogła reprezentować fermańskie kobiety i głęboki związek z ekologią planety, jest tutaj jedynie osobą, która popycha wędrówkę pola do przodu. Czyli krytyka polega na tym, że film redukuje rolę kobiet. Nie, że jakby materiał źródłowy jest w tym ubogi. Wręcz chwali materiał źródłowy jako lepszy od filmu. G.T. Shelby, ja uświadomię ci jedną rzecz, bo ja zdaję sobie sprawę, że tego nie wiesz. Ja wiem, że jesteś kolejnym kontem, które założyłeś po banie, nie? Więc jeżeli będziesz szukać zaczepki, to szybko znajdziesz kolejne konto z banem. No, także jakby, że największą wadą filmu, tej adaptacji, jest traktowanie imperializmu, ekologii, płci i polityki jako osobnych, równoległych do siebie problemów, a nie powiązanych. Zobaczmy, gdzie jest ten white. Jest mowa o podważaniu tropu białego zbawcy. I całkiem dosłownie i jest mowa o tym, że Villeneuve, czyli reżyser filmu, ostatnio sam wyraził krytykę Dune'y jako narracji o białym zbawcy, mówiąc, że tak czyta książkę i że jego film ma być krytyką właśnie tego motywu białego zbawcy, nie? Więc jakby no. I jakby narzekanie jest na to, że rola kobiet Bene Gesserit nie jest widoczna w filmie. I to jest coś, z czym się bardzo zgodzę, bo faktycznie książka bardzo dużo nacisku kładzie na Bene Gesserit i na ich rolę, i tutaj tej roli nie widać. Szczególnie pamiętam, że chyba Jessica miała bardzo dużo rozmów z tym, z Mentatem, nie pamiętam, jak on się nazywał. Tak. I że nie eksploruje tego, jak żyją Fremeni. Znaczy, jak Fremeni żyją, a nie tylko są w stanie przetrwać w niesprzyjających warunkach Duny. Czyli krytyka jest zupełnie o czymś innym, o czym Szymek powiedział. Przytoczył, wyciera sobie dupę czyimś innym tekstem, albo go nie rozumiejąc, albo celowo go przekręcając i teraz pierdoląc o swojej politycznej poprawności. To zaczyna brzmieć jak jakiś bardzo, bardzo mocny schemat. Dalej, tak dalej, dalej. Ale to jest już po premierze, w momencie, kiedy zachwyceni tym bardzo dobrym filmem widzowie sami te promocje ciągną dalej. I tak, proszę Państwa, dzisiaj sprzedaje się film. Co być może jest troszkę smutne, że trzeba robić okrążenia wokół instytucjonalnych strażników moralności, co tak naprawdę też nie jest niczym nowym w historii świata, tylko być może środowiska, które tej moralności pilnują, się zmieniły troszeczkę. Ale Szymciu, gdzie są kurwa ci strażnicy moralności? Czy teraz pierdolniesz coś o Hollywoodzie, którego też nie zrozumiałeś? Nawet w takich warunkach da się zrobić. Piękny, doskonale zrealizowany, ciekawy i wierny materiałowi źródłowemu film, który raz jeszcze wszystkim polecam. No i to... Jedyne, z czym się zgadzam, to, że ten film jest dobry. A Szymuś jest pierdolonym manipulatorem, jak zawsze.